Ukraina, nowy okres programowania Unii Europejskiej 2014-2020. Jednym z kluczowych zagadnień stojących przed samorządem miejskim będzie maksymalne wykorzystanie środków unijnych, zarówno na działania inwestycyjne, jak również na projekty miękkie, mające na celu rozwój zasobów ludzkich. Jest to już ostatni okres wydającej się przewidzieć przyszłości, w którym do dyspozycji samorządów będą tak znaczące środki finansowe. Nie możemy tego czasu nie wykorzystać. Będziemy aktywnie aplikować o środki z nowego programu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, jak również z krajowych programów operacyjnych. Nadal będziemy podejmować starania o pozyskanie krajowego dofinansowania w ramach szeregu programów takich jak Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, tak zwane schetynówki, programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w szczególności na zadania związane z ochroną zabytków, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Sportu. Pozyskiwanie środków zewnętrznych nie jest zadaniem i celem samym w sobie. To narzędzie, dzięki któremu możliwy będzie montaż finansowy i wykonanie większej ilości zadań, tak oczekiwanych przez mieszkańców. Nasze miasto nie stać na realizację zadań w 100% finansowanych z budżetu gminy. Projekty, na które uda się znaleźć dofinansowanie, powinny mieć priorytet w realizacji. Będziemy wykonywać inwestycje nastawione na działania prorozwojowe oraz te likwidujące zapóźnienia cywilizacyjne. Brzeg musi wkroczyć na szybką ścieżkę rozwoju. W oparciu o środki zewnętrzne będą realizowane inwestycje, które ten rozwój będą wspierać i przyspieszać, a dotyczące m.in. poprawy infrastruktury drogowej, uzbrojenia terenów inwestycyjnych, rewitalizacji parków, poprawy stanu obiektów zabytkowych, termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, rewitalizacji obszarów powojskowych. Konieczne jest podjęcie działań na rzecz zagospodarowania gimnazjum piastowskiego, amfiteatru miejskiego, stworzenia warunków do wypoczynku nad kąpieliskiem przy ulicy Korfantego, wykorzystanie terenów nadodrzańskich dla celów rekreacyjnych i wypoczynkowych. Myślę tutaj o ścieżkach pieszo-rowerowych, otwartych siłowniach, placach zabaw. Zwrócę uwagę na fakt, że naszym mieszkańcom obojętne jest, kto jest zarządcą dróg w mieście. Krytyka i tak skupia się na władzach miasta. Musimy zmienić dotychczasową politykę wobec problemu partycypacji finansowej w zakresie przebudowy dróg powiatowych. Bez dofinansowania przez miasto inwestycji na drogach powiatowych nie odnotujemy postępu w tej materii. Będę apelował do Państwa o poparcie takich działań. Brzeg jest miastem bogatym zabytkiem. Ta piękna spuścizna poprzednich pokoleń nie znajduje się w najlepszym stanie. Wystarczy spojrzeć na piękne, ale zaniedbane kamienice. Musimy podjąć decyzję o finansowym wspieraniu wspólnot mieszkaniowych w zakresie remontów zabytkowych budynków i przygotowania drogiej dokumentacji projektowej. Powinien to być program coroczny z wydzieloną pulą środków. Program ten powinniśmy kontynuować, wyzwalając dzięki funduszom gminnym także środki prywatne na poprawę zabytkowej substancji w mieście. W tym zakresie musimy również przygotować nowy program rewitalizacji brzegu, gdzie beneficjentami środków nie będzie wyłącznie miasto, ale również prywatni właściciele. Program ten powinien kłaść główne akcenty na zadania inwestycyjne, ale również na zadania dotyczące aktywizacji społecznej, poprawy sytuacji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zgodnie z wytycznymi powinniśmy wyznaczyć pewien obszar podlegający rewitalizacji, na nim skupić swoją uwagę. Z dnia na dzień nie zmienimy wyglądu naszego miasta, ale postęp będzie zauważalny. Liczę na Państwa zaangażowanie w tworzeniu tego dokumentu i określenie priorytetów na najbliższe lata. Przejęcie od Agencji Mienia Wojskowego terenu przy ulicy Małogłębickiej postawiło przed naszym miastem wyzwania związane z przygotowaniem terenu powojskowego pod potrzeby potencjalnych inwestorów. Decyzja już zapadła. Teraz, nie wracając do przeszłości, musimy zrobić wszystko, aby teren ten stał się atrakcyjny. Czeka nas długi proces związany ze zmianami planistycznymi, uzbrojeniem terenu, niezbędne media i drogi wewnętrzne oraz włączenie go do specjalnej strefy ekonomicznej, bez czego nie stanie się konkurencyjny wobec terenów inwestorów.
dotacji celem uzyskania dofinansowania na wyżej wymienione zadania. Będę również zabiegał o realizację zadań mających na celu ograniczenie energochłonności majątku gminnego, między innymi poprzez termomodernizacyjne działania, stopniową wymianę oświetlenia na energooszczędne, inteligentne, energooszczędne systemy sterowania, stopniowe ograniczenia tzw. niskiej emisji, prowadzenie odnawialnych źródeł energii. Jest to również jeden z priorytetów na najbliższe lata Unii Europejskiej. Działania inwestycyjne i związane z nim działania na rzecz pozyskiwania środków muszą stać się priorytetem obecnej kadencji. Liczę na Państwa współdziałanie w tym zakresie. Pragnę zwrócić Państwa uwagę na fakt, że powinniśmy w roku 2015 przygotować nową strategię zrównoważonego rozwoju miasta, brzegu na lata odpowiadające okresowi programowania Unii Europejskiej. To w tym dokumencie wspólnie musimy określić misję i wizję naszego miasta, cele operacyjne i działania, dzięki którym osiągniemy zamierzony efekt. Mam nadzieję, że efektywnie włączą się Państwo we współtworzenie tego kluczowego dla brzegu dokumentu. Już dziś zapraszam Państwa do współpracy. Proces przygotowania tego dokumentu zamierzam zaprosić przedstawicieli wielu środowisk, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, ruchy miejskie. Będę w szerszym niż to miało miejsce dotychczas w zakresie korzystał z narzędzi partycypacji społecznej, konsultacji społecznych. Musimy włączyć naszą społeczność w sprawy miasta, pozwolić na współdecydowanie o kierunkach jego rozwoju. Kapitał społeczny brzegu jest jedną z największych wartości naszego miasta. Pozwólmy uwolnić ten potencjał, otwórzmy się na potrzeby i oczekiwania. Ludzie muszą mieć poczucie, że ich głos jest słyszalny i dostrzegalny. Chcę, aby mieszkańcy mieli większy wpływ na podejmowane decyzje. Istnieje kryzys zaufania do władz każdego szczebla. Starajmy się na naszym szczeblu lokalnym budować zaufanie w relacjach władza samorządowa obywatel. Mam nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli zaplanować środki finansowe na realizację tzw. budżetu obywatelskiego, oczywiście w granicach możliwości. Misją urzędu powinna być m.in. profesjonalna obsługa petentów. Przyjazny urząd to niewyświechtany frazes. Pracownicy urzędu muszą znać i identyfikować się z misją urzędu. Zacznijmy od drobnych ułatwień dla naszych mieszkańców, które można szybko wprowadzić. Sprawa Urzędu Stanu Cywilnego bulwersowała naszych mieszkańców. Nie mogą oni być zakładnikami sporu pomiędzy organami administracji publicznej. Będę podejmował działania, aby w tym zakresie przywrócić normalność. Oprócz przesunięć wewnętrznych etatów, które natychmiast po objęciu urzędu uczyniłem, zamierzam również zwiększyć tam stałe zatrudnienie z uwagi na potrzeby, odpowiedzialność i oczekiwania społeczności lokalnej. W najbliższym czasie zaproponuję również, aby raz w tygodniu urząd pracował dłużej, tak aby nasi mieszkańcy dla załatwienia spraw urzędowych nie musieli brać urlopu. Urząd nie może być zamkniętą twierdzą, a wizyta urzędnika nie może wywołać stresu. Musimy być otwarci na naszych mieszkańców, budować dobrą markę urzędu. Postaram się dokonać dokładnego audytu zadań realizowanych przez poszczególne osoby w urzędzie, zdiagnozować potrzeby komórek oraz podjąć działania zmierzające do ich wyeliminowania. O zatrudnieniu czy współpracy decydować powinny kompetencje i doświadczenie oraz otwartość i kreatywność. Przeprowadzając liczne rozmowy z mieszkańcami, nie sposób odnieść się do wprowadzonej w ubiegłym roku rewolucji śmieciowej. Dochodzi do mnie szereg negatywnych uwag dotyczących sposobu wdrażania ustawy śmieciowej w mieście. W najbliższym czasie dokonamy przeglądu zapisów regulaminu utrzymania czystości. System gospodarowania odpadami musi być prosty i przejrzysty. Odrębną kwestią jest realizacja tego systemu w praktyce. Moim celem będzie wprowadzenie jak najwyższego standardu tej usługi z zachowaniem akceptowalnych społecznie cen za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Temat ten, jak Państwo wiecie, nie jest łatwy, szczególnie w kontekście zaistniałego sporu pomiędzy ZHK i spółką komunalną. Powinniśmy przyjąć określoną strategię wobec osób starszych w postaci wieloletniego programu wspierania seniorów. W dokumencie tym, we współpracy z przedstawicielami tego środowiska, powinniśmy określić zadania dotyczące osób starszych. Problemy starzejącego się społeczeństwa
będą postępować. Musimy na bieżąco reagować na pojawiające się wyzwania cywilizacyjne. W ramach tego programu w najbliższym czasie zaproponuję wprowadzenie na terenie brzegu usługi teleopieki dla osób starszych, mieszkających samotnie, chorych i niepełnosprawnych. Usługa ta polegałaby na możliwości wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia poprzez przyciśnięcie przycisku alarmowego noszonego przez seniora na bransoletce czy wisiorku. To tylko jeden z przykładów pomocy seniorom, który możemy stosunkowo szybko wdrożyć w naszym mieście. Przeprowadzimy także akcję polegającą na umieszczeniu w lodówkach osób samotnych kart informacyjnych zawierających dane na temat przyjmowanych leków i rodzaju schorzeń. Ma to na celu ułatwienie akcji reanimacyjnych w razie wypadku czy choroby. Postaramy się pomóc przy wróceniu do życia domu dziennej opieki. Problemy demograficzne to również wyzwania w zakresie wsparcia rodzin wielodzietnych. Chciałbym wzorem wielu innych samorządów zaproponować przystąpienie naszych jednostek i spółek do programu Polskiej Karty Rodziny i Seniora. Oczywiście tylko tam, gdzie będzie to możliwe. Przysługiwałaby ona rodzinom, rodzinom zastępczym, osobom samotnie wychowującym dzieci, rodzicom dzieci niepełnosprawnych z przynajmniej trójką dzieci. Karta ta uprawniałaby mieszkańców brzegu do zniżek i ulg oferowanych przez wybrane instytucje gminne, a także partnerów projektu, czyli podmioty prywatne, które zadeklarowałyby wolę współpracy. W działaniu tym upatruję nie tylko wsparcie i promocję rodzin wielodzietnych, ale również chciałbym pobudzić do solidaryzmu z rodzinami wielodzietnymi nasz lokalny biznes. Sądzę, że tak zdefiniowane pole współpracy między samorządem miejskim, mieszkańcami a przedsiębiorcami będzie dobrym przykładem współdziałalności, współodpowiedzialności za nasze miasto. Obecnie mamy do czynienia ze zmianą zapotrzebowania na usługi opiekuńcze i edukacyjne dla dzieci. Będziemy dostosowywać przedszkola do opieki nad dziećmi młodszymi, co pozwoli na utrzymanie placówek, a młodym rodzicom da możliwość szybkiego powrotu na rynek pracy. Zbadamy zasadność obecnej rejonizacji szkół. Przyjęte obecnie zasady nie wpływają korzystnie na zaspokojenie potrzeb mieszkańców. Ważnym elementem w działaniu będzie dbanie o drogi i parkingi na terenie miasta. W tym względzie mam zamiar współpracować z zarządcami dróg każdego szczebla. Miasto Brzeg nie może być postrzegane przez samych mieszkańców, turystów, naszych gości jako miasto brudne. Będę regularnie monitorował właściwe służby, by dbały o porządek w parkach, skwerach i innych obiektach publicznych. Po zakończeniu umowy na obsługę płatnej strefy parkowania nie będę jej przedłużał. Myślę, że budżet miasta, tracąc około 250 tysięcy rocznie, nie ucierpi na to, a pozwoli to przede wszystkim na ożywienie handlu w rynku, na impuls do zagospodarowania nieużywanych lokali i w konsekwencji środki te powrócą do budżetu w innej formie, jako udziały w podatkach PIT i CIT. Po zapoznaniu się z dokumentacją w sprawie ulicy Reja oraz opinią prawną postaram się podjąć stosowne działania, by jak najszybciej udostępnić ulicę mieszkańcom. Postaram się wdrożyć w swojej pracy zobowiązania poczynione względem przedstawicieli rowerowego brzegu, wykorzystać ich wiedzę i doświadczenie w polepszeniu bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców. Pomysły ciekawe, w większości nie wymagają dużych nakładów finansowych. Będę otwarty na propozycje współpracy z organizacjami pozarządowymi. Poprzez mojego pełnomocnika będę starał się pomagać w ich działaniu, oczywiście w ramach możliwości prawnych i finansowych. Rozważę możliwość powołania Brzeskiej Rady Biznesu jako ciała doradczego przy burmistrzu. Współpraca, cykliczne spotkania z przedsiębiorcami mogłyby zaowocować ciekawymi pomysłami dla dobra naszej społeczności lokalnej. Postaram się utrzymać zaplanowaną w obecnym budżecie kwotę na sport, a w miarę możliwości nawet ją podnieść. Wypracować nowy model współpracy z mediami lokalnymi, aby dać wszystkim równe szanse, ale w granicach możliwości prawnych, spotkanie wszystkich przedstawicieli lokalnych mediów i wypracowanie modelu współpracy. Jednym z pierwszych spotkań, jakie zorganizujemy, będzie spotkanie z panem marszałkiem województwa opolskiego. Nadszarpnięty wizerunek brzegu, jak wiecznie niezadowolonego trwania w województwie opolskim, to moim zdaniem zgrana karta.
Unormowanie stosunku z władzami województwa zapewni nam sprawne funkcjonowanie subregionu. W ramach działań będę wspólnie z panem starostą naciskał na budowę nowej przeprawy mostowej, która tak jest potrzebna naszemu miastu. Rozmawiałem niedawno podczas wizyty w mieście z wicemarszałkiem Sejmu Rzeczypospolitej panem Markiem Kuścińskim oraz posłem Sławomirem Kłosowskim, który wręczył mi w piątek kopię pisma złożonego w Kancelarii Sejmu dotyczącego zmian w projekcie budżetu państwa na 2015 rok. Pismo to przekazałem na ręce pani przewodniczącej. Jest to poprawka, która daje nam szansę, aby w projekcie budżetu państwa w 2015 roku na te nasze potrzeby zostało uwzględnione. Będę współpracował także w ramach aglomeracji wrocławskiej, czerpiąc z tej współpracy to, co dla nas najkorzystniejsze. Współpraca z marszałkiem Dolnego Śląska czy panem prezydentem Wrocławia Rafałem Dudkiewiczem jako przewodniczącym Zgromadzenia Gmin bardzo dobrze rokuje. Uczynię wszystko, co w mojej mocy, aby brzeg stał się pomostem do współpracy pomiędzy Opolszczyzną a Dolnym Śląskiem. W celu realizacji tych zadań niezbędna będzie współpraca z Radą. Nie wyobrażam sobie, żeby nie znali z państwem linii porozumienia i jestem przekonany, że wspólnie będziemy mogli znaleźć rozwiązania wielu problemów i służyć naszym mieszkańcom. Pragnę państwa zapewnić, że to, co mówiłem o nowej jakości, będę konsekwentnie realizował. Bardzo dziękuję za uwagę.